Senator USA mówi o możliwych sankcjach na Nord Stream 2. Senator Bob Menendez. Jeśli Niemcy nie zatrzymają NS-2 w przypadku agresji Rosji, nałożymy sankcje. Jeśli Niemcy nie wstrzymają Nord Stream 2 w przypadku nowej agresji Rosji, USA nałożą sankcje na projekt, oświadczył w środę przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Bob Menendez. Demokrata wezwał też prezydenta Joe Bidena, by nie czekał z wysłaniem dodatkowych sił do Europy. Menendez odpowiedział w ten sposób na pytanie prezentera telewizji MSNBC Joe Scarborough dotyczące postawy Niemiec wobec obecnego kryzysu. Polityk poinformował, że przekazał swoim niemieckim odpowiednikom, że nie można obłaskawiać Putin'a i że rosyjski prezydent rozumie tylko siłę, wobec czego konieczne jest nałożenie niezwykle ciężkich sankcji, jeśli zdecyduje się na inwazję. Menendez stwierdził, że docenia listopadową decyzję niemieckich władz o wstrzymaniu procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. To powinien być sygnał dla Putina, że jest realna możliwość, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, jeśli napadnie Ukrainę. A jeśli Niemcy tego nie zrobią, my nałożymy sankcje, zapowiedział demokrata. Dodał, że Zachód musi odrobić lekcje z wojen w 2008 i 2014 rok, i nie może pozwolić sobie na bardzo słabą odpowiedź. Menendez ocenił też, że amerykańscy żołnierze, którzy zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości, by w razie potrzeby móc szybciej przemieścić się do Europy, powinni zostać wysłani już teraz. Gdybym był prezydentem, wysłałbym ich już teraz i jasno zakomunikował mu Putinowi, że stanie się to, czego nienawidzi najbardziej i wzmocnimy determinację naszych sojuszników, powiedział Menendez. W środę głos w sprawie losu w Nord Stream 2 zabrała ambasador Niemiec w Waszyngtonie Emity Haber, która zasygnalizowała, że gazociąg nie zostanie uruchomiony w razie wznowienia rosyjskiej agresji. USA i Niemcy wspólnie zadeklarowały ubiegłego lata: Jeśli Rosja użyje energii jako broni, albo jeśli dojdzie do kolejnego naruszenia suwerenności Ukrainy, Rosja zapłaci za to wysoką cenę. Kanclerz Olaf Scholz i szefowa MSZ, Annalina Berbak, jasno oświadczyli: Nic nie zostanie zdjęty ze stołu, w tym Nord Stream 2, napisała dyplomatka na Twitterze. Menendez jest autorem negocjowanego obecnie projektu ustawy, nazwanej przez niego Matką wszystkich sankcji, zakładającej szerokie i dotkliwe sankcje przeciwko kluczowym rosyjskim podmiotom gospodarczym, w tym NS-2, a także samemu rosyjskiemu prezydentowi. Według pierwotnego planu sankcje zostałyby nałożone w razie rosyjskiej inwazji, ale podczas wywiadu w MSNBC polityk nie wykluczył, że część restrykcji może zostać aktywowana wcześniej, między innymi w ramach retorsji za niedawne cyberataki przeciwko Ukrainie.